Eweryna Szmaglewska, czarne stopy. Zgrany zastęp czarnych stóp wyrusza na letni obóz harcerski w Góry Świętokrzyskie. Dla zastępowego Maćka Osy i jego gromadki najmłodszych harcerzy, dla Marka, Fobusza, Felka i małego Nubu, to pierwsze samodzielne wakacje. Pierwsze ognisko, pierwsze podchody, pierwsze nocne alarmy. 30 dni życia obozowego na zboczu Diabelskiego Kamienia wypełniają wspaniałe przygody, zabawne pościgi, ćwiczenia, spostrzegawczości, strachy i niespodzianki. Podczas tropienia harcerze trafiają na ślad tajemniczej postaci leśnego oka, która z gąszczy obserwuje poczynania chłopców. Bohater książki, Marek Osiński, chłopiec samotny i nieszczęśliwy, odnajduje w czasie tych pierwszych harcerskich wakacji przyjaźń, optymizm i wiarę w siebie.